witamy Państwa serdecznie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. No, doczekaliśmy tego bardzo dla nas szczęśliwego momentu, jednego z wielu, które w ostatnich czasach było przekazania sprzętu dla naszego szpitala przez miasto Biała Podlaska. Są to 3 respiratory. Respiratory, śmiem tak twierdzić, najwyższej klasy. Może nie będę wymieniał nazwy, żeby nie reklamować tych prezentowanych tutaj respiratorów. Państwo pewnie zrobicie zbliżenia i tak się wyda. Natomiast byliśmy w stałym kontakcie z panem prezydentem i pan prezydent pytał o to, jaki sprzęt, i my zaproponowaliśmy 3 rozwiązania, 3 najlepsze rozwiązania na świecie, i to jest jedno z tych 3 rozwiązań, które zostało przez nas zaproponowane. Chciałbym oficjalnie teraz na ręce pana prezydenta złożyć 2 podziękowania, tak jakby w 2 rolach trochę wystąpię. Zacznę od podziękowania od pana marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego. Panie prezydencie, pan marszałek jako samorząd województwa bardzo dziękuję dla miasta Biała Podlaska i dla pana prezydenta za wsparcie, i za tym podziękowaniem idzie moje podziękowanie jako dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, a przede wszystkim jako osobę, która ma się zajmować mieszkańcami miasta, powiatu, i za ten sprzęt chcę panu prezydentowi i radnym miejskim bardzo podziękować, przekazując te podziękowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Rzeczywiście jedną z moich pierwszych decyzji w momencie, gdy dowiedzieliśmy się o rozszerzaniu się koronawirusa w Polsce, było przesunięcie zarządzeniem prezydenta kwoty 400 tysięcy złotych na zarządzanie kryzysowe. I po konsultacjach z panem dyrektorem i ze środowiskiem białskich lekarzy uznaliśmy, że jedną z istotnych potrzeb na wypadek, gdyby pandemia przybrała niepokojące, wymagające intensywnej hospitalizacji dużych grup osób rozmiary, dobrym wsparciem ze strony naszego miejskiego samorządu będzie zakupienie do białskiego szpitala właśnie 3 respiratorów. Mimo że gospodarzem szpitala jest samorząd marszałkowski, to jednak my, mieszkańcy miasta, bardzo doceniając posiadanie tak istotnej, wielowątkowo świadczącej usługi medyczne jednostki, czujemy się współodpowiedzialni w tym zakresie, skutecznie współpracujemy z panem dyrektorem, któremu dziękuję również bardzo jako radnemu Rady Miasta. To w końcu we współpracy z Radą Miasta kształtujemy nasz budżet i dzięki temu efektem tego jest właśnie możliwość zaoferowania mieszkańcom Białej Podlaskiej i nie tylko Białej Podlaskiej, bo nasz szpital w Białej Podlaskiej świadczy swoje usługi na rzecz szerokiej rzeszy mieszkańców, także powiatu, a nawet i odleglejszych okolic, takiej pomocy. Jak powiedział pan dyrektor, jest to sprzęt bardzo wysokiej klasy. Z budżetu miasta przeznaczyliśmy na ten cel kwotę do niemal 240 tysięcy złotych. Dokładnie taką cenę za 3 respiratory zaproponował wyłoniony w przetargu wykonawca. Nawet jeżeli, za co wszyscy trzymamy kciuki, sytuacja pandemiczna w Polsce nie przybierze istotnie niepokojących rozmiarów i nie będzie konieczności wykorzystywania w tym celu wszystkich posiadanych przez szpital respiratorów, to wciąż pozostają one sprzętem, który na co dzień ratuje zdrowie i życie mieszkańców Białej Podlaskiej i wszystkich innych pacjentów naszego szpitala. Cieszymy się i ufamy, że w taki sposób będą świetnie wykorzystywane. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję.